Można jeszcze się szczerze wypowiadać na takie tematy. O Bogu i piekle. Na dobrą sprawę, my tu na ziemi jesteśmy tylko marnym przeżyciem czegoś, co można nazwać Bogiem. Jakże przerąbane jest być zwierzęciem myślącym. Żaden człowiek nigdy nie złączył się z tą tajemnicą. O, jakże bliżej nam do piekieł i piekiełek. A teraz pewne didaskalia, które same w sobie wymagałyby jeszcze dalszych didaskaliów. Otóż z pewnością ciężko jest dojść, co działo się w mojej duszy, gdy nagrywałem to, co przed chwilą zobaczyłeś bądź zobaczyłaś, jeśli twoja dusza nie jest podobna mojej. No i to, co tu rzekłem, trzeba by rozważać w kontekście całej mojej filozofii. I nie stoi to tutaj z nią w sprzeczności. Na przykład słowo Bóg używam w różnych kontekstach i znaczeniach, gdyż to jest słowo bardzo pojemne znaczeniowo. Dalej ja świat postrzegam do swojej głębi, w sensie głębi świata i głębi siebie, jakby to nie brzmiało dogłębnie ateistycznie. I tak życie powstało spontanicznie, bez udziału Boga, dusza jest śmiertelna. Życie ewoluowało wiele w tym procesie chaosu, i to już samo w sobie stanowi pewne piekło. Choćby to, że bliżej nam do małpy niż do Boga. Dosłownie przenośni. I wiele w ludziach jest jeszcze z robaka. Również dosłownie. I przenośni. Może jeszcze bardziej. Nawet najmędrszy, najbystrzejszy, najgłębszy i najodważniejszy człowiek nie złączył się z najwyższą tajemnicą. Jak to nazwałem? Nie był to na pewno Jezus, choć pewnie był kimś bliskim tego lub miał takowe przeczucie tajemnicy i chciał je realizować. Coś takiego, gdyby na to Kościół katolicki, to już w ogóle farsa niewarta rozważania. Żeby autentycznie dotrzeć do Boga i zasiadać u Jego boku, trzeba by nad człowieka. Z kolei Nietzsche miał jego intuicję, w sensie intuicję nad człowieka. Być może w ogóle nie ma innej drogi do Boga, jak poprzez nad człowieka. Jednakże ta intuicja niczańska jest pogrzebana przez tych, którzy latać nie umieją, a o Bogu, gdy ludzie mówią, to najczęściej najwięcej mówią o sobie i swojej głupocie. Mówią też, że bycie profesorem jest głupie, ale tak naprawdę to bycie nieprofesorem jest głupie. Tyle tylko, że głupi mają przewagę liczebną. A ci zaś, jak dajmy na to naziści, którzy bawią się w Boga na ziemi, są jak zwierzęta, schrodniałe dzieci, które popełniając różne zbrodnie czują się jakby były bogami, jednak tylko próbują oszukać, upokorzyć boską, najwyższą doskonałość moralną. Lepiej tego nie umiem określić czy wyrazić, ale to tak nie działa. Krótko mówiąc, przychodząc na świat w dzisiejszych czasach masz przerąbane. A gdy mówię o piekiełkach, chodzi mi o to, że do nich jest nam bliżej często niż do piekieł przez wielkie P, ale gdy sumuje się te małe piekiełka, to i tak wychodzi jeszcze większe piekło. Do widzenia.